Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie, przystępujemy do głosowania nad poprawkami Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Rząd zaproponował podatek od miedzi w maksymalnej stawce możliwej, najwyższej na świecie. Podczas prac w komisji zapytaliśmy, czy jakikolwiek kraj pobiera taki podatek w takiej wysokości. Odpowiedź była negatywna, to znaczy de facto Polska będzie tutaj rekordzistą. Koalicja, broniąc stawek tych podatków, używała różnych argumentów, oczywiście potrzeby budżetowe i tak dalej, ale jeden z argumentów padł następujący. Otóż, że podatek w tej wysokości nie spowoduje bankructwa spółki KGHM Polska Miedź S.A. My uważamy, że daniny publiczne powinny oczywiście pozwolić budżetowi zebrać dochody, ale pozwolić także przedsiębiorcom na rozwój, na inwestycje. Wobec pytania jest do rządu, czy taką miarę będą Państwo stosowali wobec opodatkowania? Doprowadzenie przedsiębiorców do krawędzi upadłości. Dziękuję.